beaucoup de gens en espoir de commencer une nouvelle vie. Malheureusement, l'Europe est en train de bâtir une forteresse. Ce n'est pas facile pour eux de passer. Ils sont... Dobra. Mamy mały unboxing najnowszego Aladdina Evolution. Tak wygląda pudełko. Normalne jak na Aladdina. Mamy wężyk. Standard. Mamy wężyk. Standardowy. Nic specjalnego. Jakoś strasznie. Komin. Standardowy, taki jak był we wszystkich fajkach. Tutaj mamy korpus. Wygląda mniej więcej w ten sposób. Niestety, o, ta część się odkręca. Tą część można zdjąć. Wtedy zostaje tylko ten gwint do dzbana. A to można sobie osobno schować. No ale niestety jest dość długie, więc obawiam się, że do plecaka może się nie zmieści. Tutaj mamy jeszcze uszczeleczkę. Taką standardową. Gumowa. Szybko się stopi, więc najlepiej wymienić ją na jakąś inną. Ciach. Talerzyk. Nic specjalnego chyba. Zobaczymy zaraz. Ciach. No, chyba troszeczkę większa jest dziurka niż była poprzednim razem w poprzednich Aladdynach, ale niestety Aladdynów długo nie używałem, więc nie potrafię powiedzieć, czy w jakichś takich nowszych modelach, które były niedawno, był też taki talerzyk. Tu mamy cybuch. A, ojej, cybuch to tragedia. Już go widzę. Cybuch to naprawdę tragedia. Wygląda tak. Jest mega płytki, jak widać zresztą. Taki jakby, nie wiem, coś w stylu do Vortexa, tylko no nie wiem, zobaczymy jak się na tym będzie paliło w przyszłości. Zrobimy jeszcze recenzję, jak się pali na tym. Czyścik do czyszczenia w środku fajeczki. Szczotka właściwie, nie czyścik. Zestaw sitko plus szczypce. Tu mamy uszczelkę, bodajże od gwintu, myślę, że w dzbanie. Ulotkę, jak, na której są napisane wszystkie elementy. Niestety, a nie, po angielsku są też, po niemiecku i po angielsku. Z tyłu niestety już mamy instrukcję, jak rozpalać tylko i wyłącznie w języku niemieckim. O! Mamy drugą uszczelkę. Jakby coś. No jeszcze tutaj widzę trochę ustników jest, ale to nieważne. Przejdźmy do dzbana. Rozpakujemy go sobie. Dzban wygląda w ten sposób. Muszę powiedzieć, że wygląda w miarę ok. Naprawdę nie ma jakichś większych na nim niedociągnięć. Jeśli chodzi o poprzednie Aladdyny, gdyż kiedyś posiadałem Aladdyna Magiera i na nim było kilka jakichś takich niedociągnięć, ale tutaj nie mogę zobaczyć nic takiego, więc myślę, iż jest w miarę ok. Teraz jeszcze tylko pokażę to wszystko, jak to wygląda. O. Tak wygląda złożona fajka.
Ciach. No i to by było na tyle. Będzie wkrótce, myślę, jakaś taka recenzja. Z Dexem postaramy się coś nagrać. No to był taki lamerski unboxing, no bo niestety w pojedynkę to ciężko mi się było ogarnąć. Mam nadzieję, że coś było widać. Dziękuję.